No dobra, YouTube'owa klasyka, czyli rozpakowywanko, za nami. Ale przecież nie będę opowiadał o kamerze sportowej na kanapie. Dlatego jesteśmy w lesie. Moi drodzy, dziesiątkę postaram wam się pokazać w dwóch filmach. Ten to jest pierwszy, w nim omówię ogólne wrażenia z korzystania z tej kamery, a także cenę, bo to jest dosyć ciekawe zagadnienie. Z kolei w drugim filmie przyjrzymy się kolorom i ostrości. Polecam, bo jest co analizować. No więc ogólnie GoPro Hero 10 jest dużo, dużo lepsza od 7. Tu w ogóle nie ma porównania. Wystarczy wspomnieć o rozdzielczości 5.3K czy o 100 klatkach w 4K. To robi robotę. W kwestii stabilizacji jest oczywiście rewelacja. Choć moim zdaniem już 7 była bardzo dobra. Ale mimo wszystko zróbmy małe porównanie. Ten sam zjazd po korzeniach. Patrzymy równolegle na 7 i 10 w standardowym HyperSmooth. Różnica, jeśli jest, to niewielka. A tutaj boost, który oczywiście pozamiatał konkurencję, ale spójrzcie na górę ekranu. Uwaga! No niestety, nie ma nic za darmo. Obraz owszem ultra stabilny, ale zakrzywienia się zdarzają. Oczywiście internet znalazł też minusy w nowej kamerze. Obecnie w sieci pojawia się dużo materiałów na temat wad GoPro Hero 10. I jako podstawową wadę tej kamery podaje się jej tendencję do przegrzewania. Generalnie jak dotąd kamera mi się nie przegrzała, więc ja problemu nie widzę. Więc jeśli ci się przegrzewa, to znaczy, że jedziesz za wolno. Warto też wspomnieć, że wcześniej przeze mnie używane 24 klatki dostępne są tylko w 4K i proporcji 16:9. Żeby skorzystać z 5.3K, muszę zacząć kręcić w telewizyjnym klatkarzu 25. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli masz starszy komputer, na przykład taki jak ten, to sprawdź dobrze, jakie kodeki on obsługuje. Bo kodek H264 w GoPro Hero 10 dostępny jest tylko w trzech kombinacjach rozdzielczości i klatkarzu. Wypiszę je na ekranie, może gdzieś tu albo tu, więc należy przyjąć, że kodeka HEVC w GoPro 10 nie ominiecie. Chyba, że ktoś z założenia planuje konwertować wszystkie swoje klipy. Mi by się nie chciało. Więc sorry za wtręt, ale wydaje mi się to dosyć istotne. Jeśli nie wiesz, o co chodzi z tymi kodekami, to koniecznie to zgoogluj. A my w tym czasie wrócimy do lasu pogadać o jeszcze jednej ciekawej kwestii. No dobrze, a teraz zrobi się poważnie i dla dorosłych. Będziemy mówić o cenie. Mam tutaj notatki, przygotowałem się trochę. Więc cena katalogowa GoPro Hero 10 w polskiej dystrybucji to jest 2599 zł. Ja za tą kamerę zapłaciłem 2314 zł i 52 grosze. I zapytacie pewnie, jak ty to zrobiłeś? A ja wam odpowiem. Otóż wszedłem na stronę gopro.com i tam jest aktualnie promocja, że za kamerę GoPro Hero 10 razem z roczną subskrypcją płacicie 430 euro. Jako ciekawostka, cena GoPro Hero 9 w polskiej dystrybucji to obecnie 2100 zł. Ale, jak widzieliście dobrze w rozpakowywanku, w paczce było trochę więcej. Cały ten zestaw, który kupiłem za 2300 zł, bez subskrypcji, kosztuje 3166 zł. Pośród tych bajerów była oryginalna bateria z oryginalną ładowarką, był selfie stick Max Grip Tripod, była karta pamięci 32 giga. No, co wam daje taka subskrypcja? Subskrypcja oczywiście poza pełnym dostępem do aplikacji Quick daje wam jeszcze możliwość zwrotu kamery po 30 dniach używania, jeśli będziecie niezadowoleni, bez podania przyczyn. Ot tak, ale tu jest mały haczyk. Kamerę oczywiście zwrócicie, kasę dostaniecie z powrotem, natomiast zostaniecie z roczną subskrypcją, która kosztuje 200 ileś tam złotych. No i całe szczęście, że mieszkamy na terenie Europy, bo w Europie tą subskrypcję też możemy anulować, ale na to mamy 14 dni. Krótko mówiąc, jeżeli kupujecie tą kamerę na gopro.com, to przez 14 dni używania możecie wszystko zwrócić i dostajecie zwrot kosztów. Oczywiście poza przewalutowaniem i kosztami transportu. Są jeszcze dwa fajne plusy tej subskrypcji. Pierwsze to, że jak rozwalicie kamerę podczas używania, bo na przykład śmigacie super na rowerze i przywalicie w nią coś, to GoPro wam wymienia kamerę na nową bez zadawania dodatkowych pytań i taki numer możecie zrobić dwa razy w trakcie pierwszego roku. Jak dla mnie super. Druga rzecz to mega rabaty na akcesoria.
Dla przykładu, ten selfie stick, którego właśnie kupiłem, kosztuje niecałe 270 zł. Ja go kupiłem za połowę tego. Dzień dobry. Co to za badziewie takie lata, że to siada na mnie? I dodajmy do tego jeszcze darmowy transport UPS-em. Kamera zamówiona w piątek rano, przyjechała we wtorek. To się nazywa strzyżak. A, strzyżak, dobra, super. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Czy to jest dobra opcja zakupowa? No na pewno nie dla wszystkich. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z GoPro i na przykład przydałaby mu się porada przy zakupie, no fajnie skorzystać ze sklepu stacjonarnego, gdzie profesjonaliści podpowiedzą. Nie mam tutaj na myśli MediaMarktu czy Media Eksperta, ale już taki sklep wyspecjalizowany w kamerach sportowych jak najbardziej. Natomiast moim zdaniem tak niska cena sprawia, że chyba warto się nad tym zastanowić. No słuchajcie, cały zestaw o 1/3 taniej, to naprawdę jest kupa kasiory, to jest 1000 zł. No dobra, to chyba nudnych księgowych tematów wystarczy. Co ja zyskałem, wymieniając 7 na 10? No przede wszystkim pozbyłem się tej idiotycznej ramki, która utrudnia wymianę baterii. Po drugie, presety i skróty na ekranie, chociaż to już było dostępne w 8. Przedni ekran, który też był dostępny już wcześniej, tyle że w 9. 10 do tego wszystkiego wniosła fakt, że ta kamera po prostu działa. Do tej pory ani razu mi się nie zawiesiła. A i oczywiście zyskałem też ogólną poprawę jakości obrazu. Wiadomo, rozdzielczość, klatkaż i te tematy. To akurat powinno być w pierwszej kolejności, ale nie zmienia to faktu, że z zakupu jestem bardzo zadowolony. Obejrzyj też koniecznie drugi film. Bawię się tam trochę kolorami i ostrością i może da Ci szerszy pogląd na to, czy nowe profile kolorystyczne w GoPro do czegoś się nadają. A tymczasem lajkuj, subuj, komentuj. Ja się żegnam. Na razie. Pa, pa!